Cześć wszystkim, jestem Lana, dzisiaj zapraszam Was na unboxing tej tutaj paczuszki. Ona jest z Kokolity, z drogerii internetowej kokolita.pl i tutaj w środku są kosmetyki. To są kosmetyki głównie dla mnie, chociaż kilka też pojawiło się dla Szymona, bo ja mu zamawiam kosmetyki, więc przy okazji zawsze jakieś tam zamówień czy wizyt w sklepie, zawsze coś tam też dla niego dobieram. Tak jak już wspominałam, większość tutaj kosmetyków jest dla mnie. I mam już otwartą paczuszkę, mamy tutaj w środku wypełnienie, a po wyciągnięciu wypełnienia mamy już bardzo dużo kosmetyków. I zacznijmy sobie może tutaj od tej rzeczy, jest to zielona glinka z firmy Nakomi. Ja już stosowałam sporo zielonej glinki jako maseczki i mi się ona bardzo sprawdza, bardzo lubię zwłaszcza zieloną glinkę, bo ona bardzo fajnie oczyszcza, więc to jest już moje któreś z kolei opakowanie. Naprawdę polecam zieloną glinkę do tworzenia maseczek, zwłaszcza jeśli macie gdzieś tam problem ze skórnikami, albo żeby po prostu fajnie sobie oczyścić tę skórę, bo zielona glinka po prostu super oczyszcza. Do tego wystarczy dodać wodę i po prostu tworzy się taka masa, którą można po prostu użyć na twarz jako maseczki, więc to już które z kolei opakowanie i bardzo polecam. Dalej mam tutaj również z firmy Bandi Sebo Care krem redukujący niedoskonałości na noc. Ja gdzieś tam ostatnio strasznie mi się zanieczyszczyła ta skóra, więc postanowiłam wypróbować sobie właśnie o taki krem. On jest z firmy Bandi, ja tę firmę bardzo lubię ze względu na to, że już miałam kilka produktów, Szymon też ma kilka produktów z tej firmy i bardzo nam się sprawdzają, więc właśnie teraz postawiłam na taki krem redukujący niedoskonałości na noc. Zwykle opinie gdzieś tam o tych kosmetykach będą się pojawiać na moim Instagramie, więc serdecznie zapraszam, żeby zaobserwować mojego Instagrama, a także gdzieś tam w przyszłych vlogach. Dalej mam również serum pod oczy liftingujące i redukujące cienie z kompleksem Eye Effective i jest to firma Apis. To jest kosmetyk dla Szymona, który kupiłam. Jak widzicie, on ma tutaj taką końcówkę, dzięki czemu po prostu roluje się to pod oczami. On będzie to testować, bo nigdy jeszcze czegoś takiego konkretnie z tej firmy nie testował, więc to jest akurat kosmetyk dla niego, a także tutaj również z firmy Apis jest żel neutralizujący, ponieważ jakiś czas temu kupiłam mu 40% kwas feluronowy i do tego jest potrzebny żel neutralizujący, więc nie korzystał z tego kwasu jeszcze i dokupiłam, więc teraz w końcu będzie mógł skorzystać z tego kwasu, bo on się, go się właśnie zostawia tak na 3 minuty, a następnie zmywa i stosuje żel neutralizujący, czyli takie dochłodzenia po kwasach. Spodziewałam się, że będzie tak ogromny, więc starczy nam naprawdę bardzo długo, więc to fajny plus. I kolejna rzecz również z firmy Apis, ona w ogóle była jako gratis, enzymatyczny peeling. Fajnie, bo mi się skończył enzymatyczny peeling i stosuję teraz, no nie stosuję teraz żadnego peelingu enzymatycznego, więc może dlatego mi się ta skóra tak troszkę zanieczyściła. Dlatego fajnie, że tutaj w gratisie dostałam też enzymatyczny peeling. Ten gratis chyba był po prostu po przekroczeniu jakiejś tam kwoty dodawany do zamówienia. Dalej zamówiłam sobie również szczotkę. Ja korzystałam dotychczas z jakiejś szczotki z Rossmana, ale ona się nie sprawdza jakoś tak super, więc zamówiłam sobie szczotkę od Olivia Garden w takiej wersji kolorystycznej fioletowej, liliowej i ja zamówiłam sobie tą średnią wersję, a tutaj na dole jest ten szpikulec do tworzenia przedziałku. Tutaj również znakomity taki płyn i jest to aktywator do maseczek. Ja dotychczas do tej zielonej glinki stosowałam po prostu wodę. Gdzieś tam do osobnego pojemniczka wsypywałam trochę tej zielonej glinki, dodawałam wodę, mieszałam i z tego powstawała taka maść, taka maseczka. Natomiast zobaczyłam, że jest ten aktywator i on ma ponoć jakby bardziej zwiększać
działanie tych maseczek. Zobaczymy, czy to mi się sprawdzi, bo wzięłam to tak bardzo na próbę. Nie jestem co do tego przekonana, no bo tak jak już wspominałam, ja używałam wody i też mi się to bardzo dobrze sprawdziło. Kolejny kosmetyk to jest Basic Lab nawilżający żel oczyszczający. Ja dotychczas z Basic Labu korzystałam z takiego żelu do twarzy, do cery wrażliwej, natomiast teraz postawiłam na jakiś taki nawilżający, bo też mi się kończy, więc już stwierdziłam, że najwyższa pora zamówić kolejny żel. Ja bardzo lubię w ogóle tą firmę Basic Lab i ten żel do cery wrażliwej też mi się bardzo fajnie sprawdził, a teraz właśnie chciałam jakiś taki nawilżający, bo ta moja skóra też potrzebuje troszkę bardziej nawilżenia. Więc zamówiłam sobie tym razem nawilżający żel. Kolejna malutka rzecz, odżywcza pomadka do ust z peelingiem. No jest zima, tych pomadek nawilżających stosujemy po prostu zarówno ja, jak i Szymon bardzo dużo, kończą się bardzo szybko, więc tym razem stwierdziłam, że wezmę na próbę do przetestowania taką pomadkę z peelingiem. Zobaczymy, jak ona będzie się sprawdzać, jak będzie złuszczać ten martwy na skórę przy tych suchych ustach. No, jestem ciekawa, jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, bo to będzie pierwszy raz, kiedy będę testować pomadkę z peelingiem. Ona jest standardowego rozmiaru, ale rzeczywiście o, ma tutaj takie drobinki, które widać gołym okiem. No to jestem naprawdę, naprawdę ciekawa. Kolejna rzecz, również z Basic Lab, jest to serum z peptydami, kwasem hialuronowym. To ma nawilżać i wypełniać. Ja uwielbiam te sera z Basic Labu, one są bardzo drogie, no bo to jedno serum potrafią kosztować po 200-300 zł, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, zwłaszcza jak kupujecie taki malutki, ale ten akurat ma 15 ml, bo te 30 ml potrafią być takie bardzo, bardzo drogie, a te 15 ml, no to gdzieś tam w okolicy 100-150 zł kosztują, więc to jest wciąż bardzo, bardzo dużo, ale ja mogę polecić stosować zarówno Szymon, jak i ja, więc fajnie tak na noc postosować sobie właśnie takie serum, a te z Basic Labu ja po prostu uwielbiam, więc zobaczymy, jak mi się sprawdzi to nawilżające, bo tak jak już wspominałam, trochę ta moja skóra, zwłaszcza przed latem, ważne, żeby była nawilżona. Tutaj mam coś, co wzięłam na próbę. W ogóle gdzieś, nie wiem, czy na TikToku, czy gdzieś mignęło mi, że to jest super, więc przetestuję i zobaczę, a ciągnęło mnie do czegoś takiego od bardzo, bardzo dawna, bo są to tabletki. Jest to suplement diety na skórę i paznokcie. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest to potężne opakowanie. My Best Beauty Supplement diety. Tutaj, że zawiera witaminy C, A, B2, biotynę, miedź i tak dalej, i tak dalej. Składniki wspierające kondycję skóry, kondycję paznokci, pigmentację włosów i skóry. No akurat o tych słyszałam sporo i ludzie polecali, więc no wzięłam tak bardzo na próbę. W ogóle nie spodziewałam się, że to takie drogie, bo to tam 150 zł kosztowało, a jest 90 kapsułek, więc w sumie jeśli jedną kapsułkę dziennie, no nie, bo to jest jedna kapsułka 3 razy dziennie. No to kurczę, to tylko na miesiąc. Więc no, takie pudełko na miesiąc starczy. Zobaczymy. Tak naprawdę wzięłam to na próbę, nie mam względem tego żadnych oczekiwań. Raczej po prostu tak, żeby przekonać się. Oni tam mieli bardzo, bardzo dużo różnych tabletek. Jakieś takie hamujące apetyt i w ogóle, ale wzięłam tylko to. Dalej kosmetyki kolorowe w końcu. A tu jeszcze dostałam gratis odżywkę z Anwenu do każdej porowatości włosów. A ja mam szampon z Anwenu i mi się tak szczerze świetnie sprawdza. Kosmetyki kolorowe. Nie jest ich za dużo, ale trochę jest. Tusz do rzęs Maybelline, ta wersja Sky i to jest Cosmic Black. I to jest już też moje, które z kolei opakowanie, jeszcze zanim wyszedł ten kolor Cosmic Black, czyli takie intensywna czerń, to stosowałam ten różowy i też uwielbiam. I teraz stosowałam też ten czarny, ale mi się skończył, więc po raz kolejne moje opakowanie tego tuszu do rzęs. I naprawdę mogę Wam polecić, bo jest super, ale już po prostu miałam taką resztkę, że stwierdziłam, że kurde, już najwyższa pora. Mam tutaj również eyeliner, ponieważ ja stosowałam eyeliner też chyba z Maybelline i on już wysechł. Potem stosowałam z Rimmela taki, który miał bardzo cieniutki pędzelek i nie, nie. Takie z cieniutkim pędzelkiem nie jest dla mnie, ja wolę takie z
pisakiem, a jest też taki dość precyzyjny się wydaje, bo ten z Maybelline był taki bardzo gruby i bardzo grubą się tą linię robiło, a ten wydaje się dużo bardziej precyzyjny, więc zobaczę, bo jeśli chodzi o eyelinery, to na razie nie mam takiego mojego ulubionego. Dalej mam również pomadki. Byłam w Rossmanie i testowałam kolory, ponieważ kilka razy kupowałam jakieś tam pomadki w ciemno przez internet i to nie wychodzi. Te kolory nie są takie jak potem na żywo. Natomiast przetestowałam, byłam w Rossmanie, przetestowałam te kolory, zrobiłam zdjęcie i kupiłam przez internet, bo jest taniej. Chociaż na te pomadki chyba teraz w Rossmanie jest promocja, więc nie do końca wiem, czy akurat taniej wyszło. Mam tak, tutaj kolory 125, 35, 50 i 40. To są te nowe pomadki Vinyl. To jest kolorek 125 i to jest... O! Bardzo mi się podoba ten kolor, jest naprawdę, naprawdę fajny. Mam kolorek 35 i on jest dużo jaśniejszy, ale też on tak wpada, o, w nude. On w rzeczywistości jest troszkę ciemniejszy, ale ten na dole wpada bardziej w czerwień przy tym kolorze, a w rzeczywistości powiedziałabym, że bardziej wpada w brąz. Czymś, coś pomiędzy kolorkiem brązowym a pomarańczowym. Kolorek 40, on jest już bardziej taki przygaszony i z nich wszystkich jest taki bardziej już wpadający, powiedziałabym, najbardziej w róż. Kolor 50, no on jest taki, nawet nie tyle czerwony, w sensie jest czerwony, ale on też ma taką odrobinkę fioletu, powiedziałabym. Różu, fioletu. To tyle, jeśli chodzi o te kosmetyki. Tak jak już wspominałam, gdzieś tam w przyszłych vlogach albo na Instagramie będę opowiadać, które z tych kosmetyków mi się sprawdziły, a których nie do końca polecam. Jeśli lubicie takie unboxingi, pamiętajcie, by dawać łapkę w górę, subskrybujcie również kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!